walki po no dobrym pojedynku, ale zakończenie takie niespodziewane i pytanie, no właśnie, czy jesteś zawiedziony takim obrotem spraw? Znaczy zawiedziony jestem tym trochę, że uderzyłem Michała głową, prawda? Nie było to, z pewnością mogę powiedzieć, że nie było celowe, no ale stało się, odjęli mi ten punkt. I myślę, że... Gdyby nie to. No. Ale myślę, że dobrą rzeczą by było zrobić nasz rewanż, którego na szali postawić pojedynego pas. Myślę, że Michał też na to zasługuje. Myślę, że to byłby dobry pomysł dla federacji. Myślę, że to jest strategia dobrze omówiona w drodze tutaj na wywiad z menadżerem. No nie powiem, że samo mi to przyszło do głowy. Nie no. Znaczy, myślę po prostu, że to fajna opcja. Takie jest zdanie mnie, moich znajomych i mam nadzieję, że to wypali. Bo Michał też zasługuje na... Michał też zasługuje na rewanż i też zasługuje na pojedynku pas, prawda? Jesteś zadowolony z walki? Plan wypalił, jeżeli tak to można określić, po tym remisie? Można powiedzieć, że plan wypalił tak w 50-60%. I w sumie to 40% zaważyło o tym, że nie wycofywałem się z dystansu, Michał mnie klinczował. I właśnie tam się czułem gorzej i myślę, że przez to zremisowałem tą walkę, no nie? A które elementy twoim zdaniem, tak jak powiedziałeś, że gdyby nie ten minus punkt, no ale mimo jest to, te faule też są elementem gry, no to ewidentnie gdzieś tam delikatnie do tego momentu górowałeś i które to momenty twoim zdaniem właśnie decydowały o tym, że to było przez moment na twoją korzyść? Myślę, że atutem moim w tej walce dużo była kondycja, prawda? Widziałem, że jak Michał już nie mógł, to ja się w niego pchałem, tylko się pchałem aż za bardzo, dlatego mnie klinczował i myślę, że tutaj dużą rolę odegrała moja kondycja, no nie? Dobrze mieć takie nazwisko na koncie, prawda? W CV sportowym. Oczywiście, że dobrze. Michał to jest utytułowany zawodnik, legenda polskiego MMA. No i cieszę się, że z nim zremisowałem, mimo tego, że trochę nie dosyć, bo mógłbym wygrać, prawda? Zdajesz sobie sprawę, że gdyby nie ta główka, to byś wygrał? Co ty czujesz po tym wszystkim? Bo skoro sam powiedziesz, że to było nieintencjonalne. Było nieintencjonalne, no ale stało się, no nie będę płakał. Remis to też jest taki wynik, ja się nigdy nie skarżę, biorę odpowiedzialność za swoje działania. No i co, pracujemy sobie dalej. Co będzie, to będzie. Mam nadzieję, że będzie walka o pas. I zobaczymy. Mnóstwo sprzedałeś mu stąpów na stopę, to się rzadko zdarza, żeby ktoś uderzył tyle razy. Myślisz, że będzie mógł jutro chodzić spokojnie, Michał? Ja też zebrałem ze dwa te stąpy, to jest naprawdę bolesne. Nie wiem, czy w tym ferworze walki tego tak nie uczuwał, bo naprawdę wsadziłem ich sporo, a niekiedy jeden stąp to jest coś takiego, że już się koleje na tą stopę, prawda? Cierpi na tym trochę poruszanie się, ale powiem ci szczerze, mnie nogi też bolą. Też trochę sobie pokopałem niecelnie, tam mi Michał gdzieś zakładał skrętówkę, z której się wykręciłem, ale coś mi strzeliło w kostce, nie wiem co to jest, tak naprawdę wszystko się dowiemy. No i też mnie nogi bolą, widziałeś, ledwo chodzę, nie? Czym cię jeszcze Michał zaskoczył i czym cię klatkoring zaskoczył? Wiesz co, powiem ci, że obawiałem się trochę bardziej tego klatkoringu, bo tak naprawdę no, myślę, że nie zaważyło, nie było to takie decydująca rzecz, jeżeli chodzi o to starcie. Myślę, że w klatce by się podobnie to wszystko rozegrało. I co tu mogę powiedzieć? Skoczyło mnie to, że właśnie wystarczy gdzieś tam jedną kończynę wyłożyć, czy się oprzeć w sposób na tych linach i już jest walka przesuwana na środek, prawda? I wtedy się to odbyła na innych zasadach. No właśnie, drażnicie panowie popychacze, którzy cały czas się tam dopychali? A nie zwróciłem nawet na nich uwagi, jeżeli popychali, to ich praca. No. Nie drażniło mnie to jakoś specjalnie, nie zwróciłem nawet na to uwagi. A sam Michał, jego dyspozycja, jak ją oceniasz? Wiesz co, strasznie jest chłop silny. Jego klamry zapaśnicze to po prostu... Wiedziałem, co mam robić, wiedziałem, jak mam zrywać te uchwyty, jak mam wychodzić z tego klinczu, ale tak ściskał te łapy, że się nie dało, nie? Nie dało się. Ma i madło w tej ręce. Widać zresztą po nim, że jest tak predysponowany genetycznie do tych takich rzeczy, które wymagają uścisku. No i, ale udawało mi się parę razy zerwać ten klincz. Myślę, że dlatego właśnie, że Michał był bardziej zmęczony ode mnie, nie? Dziękuję bardzo.